The wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I wanna be. I will be home for a couple of days, wander around with you. You and me in the cold, thought it never be true. Dzień dobry w kolejnym vlogu na moim kanale. Właśnie zrobiłam sobie śniadanie. Oliwier już zjadł wcześniej płatki. Mam tutaj szakszukę, do tego duża ilość kolendry. Mamy też owocki, mam pół gruszki i mandarynkę. Mandarynka ogólnie kojarzy mi się z świętami i to jest dla mnie smak świąt. Zaparzyłam sobie też melisę, jem śniadańko i będę się odzywać. Wczoraj też posprzątałam całe mieszkanie, już jest przygotowane do tego, abym mogła sobie tutaj dekorować, także dzisiaj chciałam to robić, ale czy mi się uda, nie wiem, bo na pewno będziemy chcieli pojechać zobaczyć za choinką. Wszystko dobrze? Będziemy chcieli pojechać zobaczyć za choinką. No i tak. Także zapraszam Was do oglądania tego vlogu masa. Oh, I have stopped running, there is no way trying. You better loosen your belt. Drinking hot wine by the fire. Don't care when... Śniadanie zjedzone, została mi jeszcze tylko herbata, ale zobaczcie tutaj, mały sępik. Głodny jesteś? Nie. Mama się kotka pyta. Chyba głodny jest, bo on zawsze jak tak tutaj czeka, to znaczy, że trzeba miskę napełnić. Domówiłam jeszcze jeden komplet piżam. Zobaczymy tylko, czy będą dobre, bo zamówiłam dla Oliwiera nieco większy rozmiar, bo chyba nie było mniejszego, z tego co pamiętam. Także otwieram. Zobaczcie tylko, jaki piękny wzór, jest mega milutka w dotyku. Tutaj mamy firmę. No spodnie na pewno będą na Oliwiera troszkę za długie, ale zawsze można tutaj podwinąć, zaraz mu przymierzę, zobaczymy. No nie było mniejszej, a chciałam koniecznie, żebyśmy mieli wszyscy takie same, a ten wzór spodobał mi się najbardziej. Tutaj jest L-ka dla Łukiego i M-ka dla mnie, zobaczymy, czy na mnie będzie dobra. Tadam! Ale pięknie wyglądasz. No jest troszkę na Oliwiera za duża, ale w sumie jak mu podwinęłam, to przynajmniej będzie miał na dłużej. A na mnie też fajnie leży. Zobaczymy jeszcze tylko, czy na Łukiego będzie dobra. No i pięknie. W końcu udało nam się wyjść z domu. Jest godzina 16, a my dopiero przyjechaliśmy na zakupy. Jesteśmy teraz w mieście Worms. Idziemy sobie teraz na zakupy takie spożywcze. To znaczy tutaj jesteśmy teraz pod sklepem mięsnym. Zawsze robimy tutaj większe zakupy na cały miesiąc, także idziemy. I później jeszcze chciałabym wstąpić sobie do galerii handlowej, bo jest tu TK Maxx i chcę koniecznie wejść do TK Maxa. Może uda mi się kupić ten wieniec na drzwi, no bo jutro chcę dekorować mieszkanie, a nie mam wianuszka i mam takie nadzieje, że uda mi się go tutaj kupić, także idziemy. It's Christmas and some kind of love, my friend. I pray it will never end. Następny sklep to Obi. Widziałam tutaj w reklamie przepiękną choinkę właśnie ośnieżoną i chciałabym ją zobaczyć, jakiej ona jest jakości. Może będzie fajna, to ją weźmiemy. Zobaczymy. Zaczął się grudzień i ludzie oszaleli. Wszyscy kupują świąteczne dodatki. Gwiazdy betlejemskie, bombki. Zobaczcie, jaka piękna, duża choinka. Ona jest sztuczna. Okej, jak myślisz? Nie, sztuczna, patrz. Ale wygląda jak prawdziwa. Mega, nie? Wysoka, ciekawe ile ma. Ale pięknie wygląda, naprawdę. Mam tutaj tą choinkę i muszę powiedzieć, że całkiem ładnie wygląda i się zastanawiamy. Ta jest akurat mała, bo ona ma 1,50 m. Jest też 1,80 m i 2,20. 2,20 byłaby super. 2,10, przepraszam. 2,10 byłaby świetna. Jeśli to jest to samo co to, to byłabym w stanie ją kupić.
Mielibyśmy na lata. No, tak, Ałki. Ałki już myśli w głowie, ta i tak w przyszłym roku kupisz będzie nową. Znowu, tak, tak mi się wydaje. I jak zobaczcie, jak pięknie wyglądają też tutaj te bombki duże. Mega ładnie to wygląda. Ale to chyba tylko dekoracja, co? No nie wiem, kurczę. 1,50 m kosztuje 149 euro, a taka ponad 2 metry? 1,80 m. No to pewnie z 250 będzie kosztować. Nie wiem, ale ładna jest. Ale czy ona nie będzie znowu na metr, że tu nie będzie za duża? W sensie za szeroka? Mhm. Jak Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Fajnie by było ją wyciągnąć i zobaczyć. Chyba, że odwieziemy, jak nam nie będzie pasowała. Znaleźliśmy tutaj jeszcze taki. Mógłbyś go otworzyć, zobaczyć, czy... No bo nie ma go tutaj nigdzie na wystawie, szkoda. I kosztuje ile? Czy to ten, czy ten? 14,99. Pokaż. Ale wygląda też jak prawdziwy. Jeszcze ma światełka już wbudowane. Może weźmiemy sobie taki i ja sobie go tutaj zmodyfikuję fajnie. Co myślisz o tym? Mhm. Zawsze dodawałeś swoje dodatki, tak, czy tak? Teraz zauważyliśmy, że jeśli będziemy mieć aplikację, to będzie kosztował 14,99, także ściągam aplikację. Czy jeszcze podjedziemy do tego TK Maxa? No ale jak tylko chcesz, ale, no, ale co, będziemy się wracać później przez miasta, żeby... Ale to nie jest daleko chyba. Jak uważasz, no to możemy jechać najpierw tam i wrócić tutaj. Nie wiem. Ja bym chciała jeszcze zobaczyć, może coś będzie fajnego. No to dobrze, dojedziemy. Bo jak będzie ładniejszy, to co, będziemy wracać tu oddawać? No to chodź, jedziemy do TK Maxa, zobaczymy. Dobra, jak coś tak zrobimy. It's Christmas. Outside snow's glistening. A teraz wam pokażę nieudolną jazdę mojego męża. Na mnie będzie mówił. Fakt faktem, ja pierwsza obdarłam te felgi, ale wcale proszę bardzo. Nie. Obdarte było to wszystko z czyściem. Tutaj sobie. No jasne, tak. I sam ty przecież to widać, że to jest świeże. Świeże, no ja. Ale zrobił. No powiem wam, że ja tak nie zrobiłam. Brawo, brawo. Patrzcie, jaki zły. Auto się prawie zawiesiło. Ty się zawiesiłaś. Przepraszam za ten śmiech, ale nie mogę. To było twoje obdarte. Tam to jest wszystko świeże. Nie, nic świeżego. O, szkoda, że nie ma Oliwiera z nami, ale by się cieszył. Pięknie. Tutaj wystrój jest przepiękny w tej galerii. To jest fajna opcja, można sobie tutaj zapakować właśnie jakiś prezent albo nawet postawić obok choinki i może nam robić za piękną dekorację. I jedziemy sobie od razu do góry, bo nie mamy czasu tutaj na oglądanie. Zobaczcie, jaki zły. Obraziłeś się jak Oli? Tak. Panie, wszystkim może się to zdarzyć. Ja pierwsza obdarłam i to nowe były. Mamy tutaj te wieńce, wianuszki, ale nie widzę nic ciekawego. No i co teraz? Nie, no ten nie. I więcej nie ma? Patrzę sobie za jakimś facem. Chciałbym taki czerwony, piękny kotel. Chociaż ten fajny, ale malutki, ale ciepły. Chciałabym taki klasyczny czerwony koc, co bym mogła spędzać pod nim fajny wieczór. Ten też bardzo ładny, ale no różowy nie. Nie ma nic ciekawego, nie? Bierzemy. A jednak coś się znalazło. Bierzemy. 6,99, to jest nienormalne. Biorę! Znalazłam.
znalazłam jeszcze tutaj taką piżamę i teraz się zastanawiamy, czy wziąć ją dla Oliwiera, bo on lubi strasznie w takich spadzi się cieszy. Tyle, że to jest dla dziewczynki, ale nie widać chyba tego, co? Tak mi się wydaje. No bo czasami, wiesz, tutaj są tak marszczone albo takie, wiesz, dla dziewczynki te ramiona, ale to chyba są... To chyba jest normalne, nie wiem, no tak mi się wydaje. No zresztą, do spania. Bo to jest niesprawiedliwe. Jeśli chodzi o chłopców, to jest tak mały wybór, a dla dziewczynek zawsze jest dużo ciuszków. A widzisz, tutaj mamy dla chłopczyków. Tu jest Grinch. O, może taką z Grinchem on się będzie cieszył. Tylko rozmiar, czy znajdziemy taki mniejszy. Jaki to jest rozmiar? 122, to nie za duży. 122, tu pewnie będą same większe. 110, 110. Aj. 110 na 116. No duża będzie jeszcze. A zobaczmy jeszcze. 98 na 104. Musiałby chyba mieć jakąś taką z tych. Duży wybór rozmiarowo. No to poczekaj. O, właśnie ta 98 na 104. Chcesz? Taka. No i ładna. No ta fajniejsza dla chłopczyka. Także bierzemy tą. Bo takie już mamy. Dzisiaj przecież w sumie też przyszła nam jeszcze tamta. Więc będzie miał. Ta z Grinchem mi się bardziej podoba. No, to duże rozmiary. No. A zobacz, może gdzieś jeszcze są mniejsze. Tutaj mamy 98 na 104 taką. No ale ta z Grinchem podoba mi się najbardziej. Ta tak średnio mi się podoba. Jeszcze tamta czerwona była ok, a... No nie, no ta będzie na pewno za dużo. Jeszcze udało mi się kupić naszą polską krówkę. Muszę sobie teraz kilka słodyczy kupić, bo będę dekorować też kuchnię i tam mam te choinki właśnie, do których będzie można powkładać sobie różne słodycze. Dzień dobry, proszę pana. Jak pan się czuje z tym, że obdarł pan felgę? To są jakieś pomówienia. To jest wszystko to, co jeszcze stare jak ty. Nie, to jest świeże i każdy to widział. Piszcie w komentarzu, że widzicie, że to jest świeże. To nie jest świeże. No przecież widziałam, jak auto skakało. Mogłam to nagrywać. Jak skakało? No to było... O, właśnie w tym miejscu, tyle że po tamtej stronie mój mąż obdarł te felgi. Felgę, przepraszam. Nie w tym miejscu. Patrz, jak tutaj ludzie w ogóle, ale to dobra. Tam obdarłem. No tak, no mówię, że po drugiej stronie. No ale tutaj jest mega... ciasno, ale ja tutaj byłam w tej galerii, parkowałam i ja czegoś takiego nie zrobiłam. Więc no... Szacun. Teraz szacun dla mnie i nie możesz mówić już, że żona źle jeździ, chociaż ty nigdy nie powiedziałeś, że ja źle jeżdżę, bo wiesz, że dobrze jeżdżę. Such a charm, got you up in my arm, there's nobody at the door. You said I wish this... Wróciliśmy jeszcze raz do sklepu Obi, bo jak sami mogliście zauważyć, niestety tam nie było nic ładnego i wezmę sobie ten zwykły zielony z tymi światełkami, który wam już pokazywałam i po prostu dołożę sobie do tego jakieś bombki i będzie pięknie. Teraz przynajmniej wiem, że będę mogła sobie dodać czerwone dodatki, bo mam piękną czerwoną wycieraczkę. Kupiliśmy, otworzysz mi bagażnik? Kupiliśmy to, co chcieliśmy, także można wracać do domu. Wróciliśmy już do domu, nawet zdążyłam odwieźć Łukiego. Oli już śpi, moi rodzice pojechali. Rozpakuję sobie teraz te zakupy. Ogarnę trochę w kuchni i pewnie sama usiądę sobie przed telewizorem. Wzięłam sobie też moją ulubioną sałatkę. Jak mieszkacie tutaj w Niemczech i macie gdzieś niedaleko Rewe, to koniecznie musicie jej spróbować, bo jest naprawdę przepyszna. Mamy tutaj makaron ryżowy, sałata, do tego ser żółty, grzanki z orzechami włoskimi i przepyszny sosik. Naprawdę bardzo fajna i zdrowa alternatywa. Jak się, nie wiem, nie ma pomysłu, co zjeść, to myślę, że to całkiem. Także tak jak mówię, teraz wypakujemy najpierw zakupy, a później
chwila dla mnie. W kuchni już pięknie wszystko posprzątane, wszystko w domu ogarnęłam, także będę mogła sobie chwilę posiedzieć. Zaparzyłam sobie herbatę, wylałam już sok malinowy, wrzuciłam cytrynę, zapomniałam tylko kupić miętę, no ale to kupię w poniedziałek. Teraz sobie przełożę tą sałatkę do miski. Przebrałam się już nawet w świąteczną piżamę, tak aby mi się milej spędzało ten vlogmasowy wieczór. Włączę sobie zaraz jakiś serial, albo nadrobię jeszcze kilka vlogmasów, zobaczymy. We'll never be over, darling, it's time for your present. Come over here, now it is time to get out in the snow, lighting a light with you. Choirs will sing and the joy bells will ring. Nobody loves you as much as I do. It's a wonderful feeling from floor to the ceiling. It is that time of the year. Drinking hot wine by the fire. Here on our own, we got nothing to fear. It's Christmas and some kind of love, my friend. Pick up some candy canes and hang a wreath on your door. It's Christmas. Włączyłam sobie teraz do kolacji Walerię, oglądnę teraz ten odcinek do końca i może jeszcze jakiś vlogmas sobie pooglądam, później sama usiądę do montażu dzisiejszego vlogmasu i jeszcze musimy oczywiście otworzyć kalendarz adwentowy, bo mam jedno okienko zaległe, bo wczoraj zakończyłam tak tego vloga jeszcze z Mannheim, także dzisiaj będziemy otwierać dwa okienka. Drinking hot wine by the fire. Here on our own, we got nothing to fear. It's Christmas and some kind of love, my friend. Pick up some candy canes and hang a wreath on your door. Właśnie kończę montować ten vlogmas i podczas montażu zauważyłam, że aparat stracił mi ostrość, jak otwierałam dwa pierwsze okienka, także pokazuję Wam jeszcze raz, co tutaj było. Kalendarz wygląda tak, jest to taka szkatułka, tutaj mamy lusterko, w sumie można byłoby sobie później to zostawić i jakoś wykorzystać. Tu mamy drzwiczki, dwie szufladki i te produkty były właśnie w pierwszej szufladce, tu mieliśmy jedynkę, tutaj dwójkę. W jedyneczce była szminka w kolorze czerwonym. Bardzo ładna. Myślę, że się przyda nawet na święta. Także tutaj mamy szminkę. Też ogólnie bardzo ładne pudełeczko. Takie eleganckie w kolorze złotym. A tutaj miałam jeszcze maskę nawilżającą. Może sobie później zrobię, a jak nie, to zostawię na jutro. Póki co jestem zadowolona z tego kalendarza, ale cały czas myślę o tym drugim, bo jeszcze go nie odesłałam. I jak tak sobie patrzę na te produkty, no to no Benefit nie ma dosyć tanich tych produktów i myślę, że może by się opłaciło go zostawić, nie wiem, jeszcze się zastanowię. No i tak, i będę się już z Wami żegnać. Mam nadzieję, że taki vlogmas się Wam podobał. Z dnia na dzień będzie tutaj coraz bardziej świątecznie, bo póki co nie jest, ale myślę, że już jutro się to zmieni. Zapraszam Was jeszcze oczywiście do subskrybowania kanału, aby być na bieżąco, a my widzimy się już w kolejnym vlogmasie, czyli jutro. Pa!